Proszę Państwa, druk numer 4. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Radną Krystynę Frankiewicz o zreferowanie. Myśmy się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia patroli Straży Miejskiej w godzinach od 21 do 3 rano w pobliżu punktów nocnej sprzedaży alkoholu zlokalizowanych na terenie dzielnicy 18 na Bachuta. Uzasadnienie. Bliższe działania zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy. Na terenie dzielnicy jest wiele punktów nocnej sprzedaży alkoholu, wokół których mają miejsce zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców. Ja bym sobie Pani Przewodnicząca pozwoliła na taki komentarz, może jeszcze dłuższy, może chciałabym też Państwa zachęcić do zastanowienia się ewentualnie uwag na temat sprzedaży alkoholu w dzielnicy. My podjęliśmy taką propozycję uchwały Komisji Bezpieczeństwa, że ze względu na narastającą liczbę punktów sprzedaży alkoholu, szczególnie całodobową i związane z tym niebezpieczeństwa. Pani Radna, jeśli mogę, to dotyczy również Pani Okręgu Wyborczego. Bardzo jest dobra sprawa. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan bym prosił o podsumowanie. Rzecz problem polega na tym. W statucie mieszkańcy czytają statut. My wiemy, że do kompetencji Rady Dzielnicy nie należy i czy też nie mamy uprawnień do opiniowania ilości punktów sprzedaży alkoholu, jak również godzin sprzedaży alkoholu, czy też czasu otwarcia tych placówek, tych obiektów handlowych. Natomiast statut rad dzielnic mówi wyraźnie w punkcie C, paragraf 4, rozdział 2, że wnioskowanie do organów miasta, prezydenta miasta, jednostek urzędu miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnic w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach. I tutaj punkt C mówi lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży. I dalej mamy opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności. I podpunkt G, przepraszam, podpunkt F, lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz godzin sprzedaży. Tutaj jest jakaś niezgodność. My korzystamy, czy też nie mamy uprawnienia, daje nam statut, my z tego statutu korzystać nie możemy. Ja rozmawiałam z panem przewodniczącym przed i jak mi udzielił informacji z zarządzeniem prezydenta miasta Krakowa, czy też tutaj też nie ma jasności, czy to prezydent miasta Krakowa, czy Rada Miasta Krakowa zarządzeniem uchyliła te punkty, prezydent. W każdym razie zostało to uchylone. My o tym nie wiemy. Mieszkańcy czytają statut, znajdują takie zapisy i stąd rodzą się kontrowersje. Ja bym chciała, myśmy dostali pismo, odpowiedź na pismo, w którym wnioskowaliśmy o zmniejszenie ilości sprzedaży alkoholu, godzin, ograniczenia itd. Państwo pamiętacie. I tutaj w tym pismem odwrotnym z Urzędu Miasta Krakowa powołują się na takie, bo wprawdzie prawo polskie nie jest prawem precedensowym, a powołują się na wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i też i wyroki sądów wojewódzkich. Ale jakbyś tak dobrze wczytać, sprawa dotyczy godzin sprzedaży alkoholu. Krótko mówiąc, my podjęliśmy tą uchwałę, mam nadzieję, chwilowo tylko po to, żeby tymczasowo zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, żeby pan prezydent zechciał pochylić się nad losem tych, którzy niekoniecznie czują się pewnie i bezpiecznie w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu. To ta uchwała. Miejmy nadzieję, że może, że zostaną przydzielone dodatkowe patrole. Natomiast wydaje mi się, że to powinno być rozwiązaniem tymczasowym, natomiast kompetencje Rady Dzielnicy powinny być statutowe, chyba że statut jest przepisem, jest martwy i nieaktualny, a jeżeli tak, to należy zmienić. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś Państwa głos dyskusji jeszcze w tej sprawie? Pani Sajda. Ja mam pytanie, dlaczego jest ujęte, że w godzinach od 21 do 3 rano? Można by wydłużyć do godziny 5 rano, z tego względu, że o 5 rano są jeszcze po prostu pijani, zostają pod takimi kioskami, awanturują się i po prostu zaczynają przechodzić, że po prostu idą do pracy. Impreza była taka, że już imprezy zamierają o 3 rano. Pan ma coś, co chciałam powiedzieć?
Pan radny ma radę. Znaczy problem polega na tym, że w orzecznictwie tam sądu jest tak, że w ogóle i gminy nie mają, czyli ani Rada Miasta nie ma na wpływu na godzinę otwarcia, natomiast ma wpływ na ilość tych punktów sprzedaży alkoholi, bo to uchwala Rada Miasta i ma wpływ na lokalizację, bo tu dotyczy tylko godzin, ale Rada Miasta ostatnio pod rządami Platformy i w tamtej kadencji, w tej cały czas zwiększa tą ilość tych sprzedaży. Wpadli na pomysł i wszystkie te budki, co były z pieczywami, to ktoś jakaś sieć wykupiła. Rzeź. No, nie wiem, ale to jest problem, bo tego się namnożyło jak grzybów po deszczu. I to stworzył problem, bo jeżeli te punkty były w blokach, czy we wspólnotach, wspólnoty miały wpływ na to, czy będzie, czy nie będzie. Natomiast tu jest sytuacja taka, że jest wolno stojące, dostaje ten, jest limit powiększany cały czas. No i tu z jednej strony radni zwiększają tą ilość punktów, a z drugiej strony teraz pilnujmy tego. To się tak chyba trochę kłóci i to jest taka syzyfowa praca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Porębski. Może jeszcze w tym temacie, jeżeli Państwo pozwolicie, ponieważ to, co Staszek mówił przed chwileczką, Rada Miasta opiniuje, ale uchwałą Rady Miasta kiedyś było, jak dobrze pamiętasz, do 100 metrów od takich budynków jak szkoły, przedszkola, kościoły i tak dalej. A teraz zmieniono na 50 metrów, znaczy nie teraz, bo to dużo wcześniej, na 50 metrów. I jeszcze większy problem jest w tym, że to za drogą komunikacyjną, bo jeszcze jakby to było od budynku do budynku, to coś by można wytargować, ale jeżeli chodzi o drogę komunikacyjną, to jest bardzo fatalnie, nie wytarguje się nic. Na dzień dzisiejszy mamy 2640, jak dobrze pamiętam, lokali. Tam procentowo, bo to się mówi, jaki procent alkoholu podaje, to jest piwo, czy wódka i tak dalej. I w to wchodzą jeszcze lokale, przykładowo jak gastronomiczne, restauracje, nie tylko kioski ze sprzedażą alkoholu. Później to wchodzi. Problem jest taki, żeby ten problem rozwiązać, to jedynie jest takie rozwiązanie, że trzeba najpierw projekt uchwały, który mam przygotowany oczywiście, żeby wrócić z powrotem do 100 metrów, ale nie za drogą komunikacyjną, tylko 100 metrów od budynku do budynku. Taki prosty przykład, zobaczymy czy przejdzie czy nie, to będziemy się targować. Prosty przykład, na osiedlu teatralnym Liceum 11, gdzie od budynku szkoły do kiosku przy ulicy Kosmrzowskiej, który stoi, jest dokładnie krokami zmierzyłem, jest 38 metrów. Ale od 80 do kiosku jest 42 metrów. Tak. W związku z tym, no, to jest sytuacja do rozwiązania, tylko mówię, no trzeba, żeby chcieli zwiększono teraz do 3 tysięcy, ale to jest ustawowo, że na tyle i tyle mieszkańców może być otwartych tyle i tyle, prawda? Także w mieście Krakowie na ilość mieszkańców może być może być otwarty do 3 tysięcy lokali. Także jest to problem i trzeba z tym walczyć. Ja mam nadzieję, że po tych, ja wiele interpelacji składałem i w kilku, bo też rozmawiałem z dyrektorami szkół, tych placówek takich, które są tu najbardziej narażone, jak na skarpie przykładowo, gdzie są dwie placówki oświatowe, 80 jest szkół muzycznych, czy to na osiedlu Liceum 11 na Teatralnym. Są to problemy i z tym trzeba walczyć. No zobaczymy, co się da zrobić, ale walczyć trzeba. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo pan radny ma drugi głos i pan tu się z kolegą zgadzam co do tych odległości odnośnie ochrony placówek oświatowych, ale problem mi się wydaje, że leży w ilości. Proszę Państwa, ja pamiętam może 10 lat temu, dwie, trzy kadencje do tyłu, limit otwarcia tych placówek nie mógł być większy jak tam około 700, no nie po tego, tak 800 na pewno nie przekraczało. W tej chwili jest 2400. No to jest no niesamowita, bo to co jakiś czas zawsze zwiększa. I tu jest problem, bo to, żeby tu ochronimy ileś tych szkół, no to jest tylko przez dzień, nie? Natomiast ilość tego jest no pogarszająca. I to zwłaszcza w tej porze nocnej, bo przedtem tego nie było, były jakieś parę punktów, żeby tam menu nie było, takie było od nas, ale w tej chwili to jest takie, no kto wyjdzie z domu, to zawsze gdzieś kios znajdzie, no. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Wiesław. Wśród innych dużych miast, z tego co ja wiem, to Kraków chyba ma największą sieć sprzedaży w stosunku na 10 tysięcy mieszkańców i uważam, że każde działanie zwiększające swoje bezpieczeństwo mieszkańców jest słuszne.
W jakim kierunku ewentualnie ta uchwała będzie później tak wdrażana, możemy nie mieć pewnie wpływu. To jest wniosek, ale mi się wydaje, że ewentualnie inne dzielnice, gdyby wystąpiły z podobnymi uchwałami, ten głos społeczny byłby na tyle silniejszy, że można byłoby po prostu prowadzić się całościowo, bo w tym momencie jako nie my nie jesteśmy jedynymi, jeżeli chodzi o chyba jedynki, jeżeli z tego co czytałem, musimy dać. Dlatego jeżeli ewentualnie by się tutaj zarząd zgodził z tym, no to jeżeli byśmy przygłosowali czymś tą uchwałę, to można byłoby rozesłać tą informację do innych rad dzielnic o jakby wspomożenie takich naszego głosu, żeby oni też podobne uchwały przygotowali. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś, Pani Franciszek. Tak, ja jeszcze taki komentarz chciałam jeszcze jeden do tej uchwały, bo ja miałam taką dosyć poważną wątpliwość, dlaczego my, czy też zwierzenie podatników, ma być opłacana ochrona punktu sprzedaży alkoholu, co nie jest jakimś działaniem przynoszącym chlubę, ani działaniem mającym na celu jakichś dobroczystych mieszkańców. Mnie się to nie podoba. Natomiast generalnie przyczyniłam się do tej uchwały z tego powodu, że po prostu mieszkańców trzeba chronić i w tym razie jakby, bo złem jest w ogóle wyznaczanie nowych dodatkowych patroli po to, żeby ktoś sobie mógł swobodnie handlować. On powinien zapewnić ochronę i to taką dosyć skuteczną albo bardzo skuteczną. On powinien dbać o szeroką okolicę swojego punktu sprzedaży alkoholu. Nie my powinniśmy za to płacić, tylko ten ktoś. Natomiast nie wiadomo, jaka by była skuteczność takiej ochrony. To wiem, w związku z tym, żeby ewentualnie uchronić mieszkańców, to wydaje mi się, że ma być zaproponowana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze tutaj dyskusji. Ja chciałem, żeby słowo, ja byłem wnioskodawcą tej uchwały na komisji. I tutaj ja zacznę od głosu Pani Przewodniczącej, która mówi o tym, że ona się nie zgadza na... Pani Przewodnicząca się nie zgadza na to, aby opłacać ochronę lokali. To nie jest ochrona lokali, tylko my chronimy mieszkańców przed tymi, którzy ewentualnie kupują alkohol w tych punktach i są osobami agresywnymi, niebezpiecznymi. Tak to żeśmy rozmawiali również na komisji, jak i również rozmawialiśmy na ten temat, że środki finansowe z ewentualnych koncesji powinny właśnie iść na takie cele, żeby ta ochrona była, czy też to bezpieczeństwo mieszkańców było zapewnione w sposób taki może ustawowy. Wiemy, że teraz tego nie ma. Szanowni Państwo, jeżeli zaś chodzi o, ja też chciałem wyjaśnić to od razu, jeżeli chodzi o podstawę prawną, my się powołujemy na paragraf 4.4 litery L, czyli na inne sprawy, które są sprawami publicznymi działającymi na naszej dzielnicy lub też na naszych mieszkańców o znaczeniu lokalnym. Są te rzeczy, na które my się powołujemy, więc też prosiłbym, żeby nie odwoływać się do tego zapisu o lokalizacji punktów sprzedaży, ponieważ to jak Państwo już usłyszeliście w toku wypowiedzi, wynika, ja teraz nie pamiętam, ale prawdopodobnie z aktu wyższego, czyli z ustawy, bo nawet Rada Gminy nie ma możliwości, nie ma możliwości ustalania jak gdyby, i opiniowania lokalizacji sprzedaży. Nie ma możliwości ustalania lokalizacji i godzin. Ma za to możliwość Pani Radny Maranda prawdopodobnie, ale to możemy sprawdzić tylko i wyłącznie, tak jak było tu powiedziane, ilość lokali na terenie gminy. I to jest też mieszkańców, to jest ustawowo powiedziane i że może zmniejszyć, ale nie może powiedzieć, że ten lokal ma się znajdować tu czy tu. Za to na pewno Rada Gminy ma możliwość tego, żeby określić drogę dojścia do tego lokalu i rzeczywiście ta droga dojścia powinna być wydłużona, ponieważ 50 metrów to jest, proszę Państwa, zdecydowanie za krótka droga i to też w jakimś stopniu ograniczy sprzedaż alkoholu, więc to na pewno, proszę Państwa, jest krok w dobrym kierunku i tutaj ze swojej strony na pewno też będziemy o to wnioskować do prezydenta miasta, żeby coś takiego było przygotowane w zakresie właśnie działań związanych z
poprawą bezpieczeństwa, jak i również poprawą poczucia bezpieczeństwa przez naszych mieszkańców. Czy jeszcze ktoś jakieś głosy w dyskusji w sprawie tej uchwały? Bardzo proszę. Pani radna Ciężak. Żeby rozwiązać wszystkie wątpliwości związane z alkoholem, proponuję jednak zawnioskować opinię prawną. I, bo ten temat się już toczy, którą się... Ale proszę powiedzieć pani radna, jaka tematyka, co to znaczy rozwiązać wszelkie... Chodzi o te cytowane przez panią radną Frankiewicz, te zapisy statutu cytowane. Ale statut nie był zmieniany. No właśnie to bardziej. No. Statut nie był zmieniany. Dlaczego te przepisy nie mogą być stosowane? Są martwe. Na jakiej podstawie? I czy są martwe? No. Znaczy wniosek pani radny jest taki, żeby wystąpić o opinię prawną w zakresie statutu odnośnie zapisu dotyczącego lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych na godzinę sprzedaży. Kto i w jakim okresie wycofał ten punkt, kiedy on został uchylony, na bazie jakich aktów prawnych on został uchylony. Bo to, co otrzymała komisja, to dotyczy tylko, to są wyroki NSA dotyczące godzin, a nie ma nic... Ale to jest tylko odpowiedź do naszej uchwały, którą myśmy podjęli. To jest tylko odpowiedź do naszej uchwały, do niczego więcej. Myśmy się nie powoływali też na tamtej uchwale na zapis dotyczący sprzedaży alkoholu i opiniowania punktów sprzedaży alkoholu, tylko też powoływaliśmy się w ustępie paragraf 4, 4.4 litera L na ten zapis, który dać mi się uchwalę. Więc to proszę pamiętać. To było prawdopodobnie cofnięte, teraz mamy 6-4 kadencji, jak dobrze pamiętam. Piąta kadencja już na pewno nie miała opiniowania sprzedaży. Czwarta kadencja i to chyba tak w połowie kadencji się dostało. W połowie kadencji, ale jak najbardziej oczywiście zadamy to pytanie, kiedy to się stało. To proszę Państwa, proszę pamiętać, że za 2 tygodnie prawdopodobnie będzie uchwalony nowy statut rad dzielnic w marcu, więc to na pewno zostanie ujednolicone. Ja nie pamiętam zapisów związanych z tym nowym statutem, żeby tam były zapisy dotyczące tego punktu, ale na pewno wystąpimy o opinię dotyczącą tego, jak wyglądają zapisy sprzedaży. Nie ma tego zapisu, ponieważ ustawowo ten zapis został ściągnięty, tylko tego nie można wprowadzić. To jest bez znaczenia, czy to będzie robiła Platforma, czy będzie to robił Prawo i Sprawiedliwość, to nie ma najmniejszego znaczenia. Zapis prawa jest wyższy dla każdej partii, po prostu. Proszę Państwa, przechodzimy do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest... Ale ta poprawka jest... Tak, oczywiście. Przechodzimy do trybu, proszę Państwa, głosowania. Wcześniej mamy jeszcze poprawkę, która została zgłoszona przez panią radną Sajdak, która wnosi zmianę godzin z 21 do 3 na 21 do 5 rano. Kto z Państwa radnych jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 3 wstrzymujące. Proszę Państwa, głosujemy całą uchwałę w takim wypadku w brzmieniu z poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 4 z poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, jedna osoba się wstrzymała, wszyscy głosowali są za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę. Ja proszę swoją komisję, bo mieliście podobną uchwałę. Ile przepraszam, 5 minut myślę, że wystarczy. Co?